9:30, tradycyjnie, witam w niedzielę, gotowy do drogi. To jest to pomieszczenie, które mi udostępniono na rower, czyli śmietnik po prostu. Materiały do recyklingu, pełno butelek, także czuję się jak w domu. To jest żart oczywiście, bo tu niektórzy bardzo na poważnie wszystko odbierają. Dobrze, jedziemy. Zobaczcie, to jest to wzgórze i ten zamek, także bardzo bliziutko byłem tutaj. Zrobiłem już 12,5 km. Jest godzina 10:20. Mozolnie mi to szło, bo było dosyć mocno pod górę od rana. I to jeszcze pod wiatr. A wiatr jest dość silny dzisiaj. Więc niestety no, trzeba się z tym pogodzić, a dzisiaj tych górek mnie trochę czeka, więc nie chciałem się na początek forsować. Spokojnie sobie podjeżdżałem, no ale na końcu czekał mnie triumfalny zjazd w dół, dosyć długi, gdzie przekroczyłem dozwoloną prędkość, bo tam była strefa do 30, a ja zrobiłem 48, zjeżdżałem w pewnym momencie nawet. No także to są takie fajne zjazdy, od razu się humor poprawia. Przejechałem właśnie przez miasto Sur. Miasto wymarłe jak w niedzielny poranek. Być może dlatego, że jest niedzielny poranek. A teraz jedziemy dalej. Na szczęście po płaskim, więc już się trochę rozkręciłem. Strasznie nie lubię tych podjazdów rano, bo wtedy człowiek jest jeszcze taki półśpiący, jeszcze te mięśnie zastygłe, wszystko boli. Ciężko jest wtedy się zdobyć na jakiś wysiłek i odechciewa się wszystkiego, nie ma motywacji. Natomiast no teraz już czuję się dobrze, zatem jedziemy. Zrobiłem sobie przed chwilą przerwę, bo jeszcze musiałem się posmarować, bo oczywiście przed wyjazdem zapomniałem. No, dzisiaj zakładam około 100 km. Z tym, że jak wspominałem, jest sporo tych przewyższeń. Pokazuje mi tu maplok z 1650 metrów w górę, więc no to jest rzeczywiście taka wspinaczka, prawda? Jeśli by to wziąć cudzamen do kupy. Ale możemy sobie spokojnie jechać. Dzisiaj nie muszę nigdzie zdążyć do żadnego sklepu, bo sklepy pozamykane. Wszystko mamy ze sobą, co potrzeba. O wodę się tylko martwię, bo mam tylko 3 litry, bo tyle mogę wziąć. Więcej mi się po prostu nie mieści. No i trzeba jakoś tym tak gospodarować, żeby do jutra rana wystarczyło. Chyba, że na tych górkach dzisiaj zużyję więcej tej wody. A może tak być. No to wtedy może zajadę na jakąś stację paliw. No i tam kupię już, przepłacając trudno. Wjeżdżamy do miasta Baden, nie mylić z Baden-Baden w Niemczech, to jest jedno Baden. Niemcy zawsze chcieli być lepsi, więc mają dwa razy Baden, tutaj jest jedno Baden. Jest godzina 12:27 i mimo ukształtowania terenu, które jest oczywiście trudne, mimo przeciwnego wiatru zrobiłem 44 km, także naprawdę nie jest źle. To jest prawie połowa dystansu przewidzianego na dzisiaj. No zobaczymy, jak będzie druga połowa, bo ona jest zawsze trudniejsza. Thank you.
Jest też zamek. Nie wiem, czy go widać dobrze teraz. Może troszkę. W każdym razie jest. No uff, podjechałem. Od samego Baden jakieś 6 km dość stromego podjazdu. No niestety takie tu jest ukształtowanie terenu. Ale co chciałem powiedzieć? Okazało, że właśnie no, on jest dość mizerny jak na warunki górskie, więc jakby ktoś się chciał wybrać w góry, musi mieć mocniejszy silnik. Tutaj jak jechałem tymi wzgórzami chyba drugiego dnia, to były takie mocne podjazdy, to spotykałem ludzi z rowerami elektrycznymi, którzy tylko śmigali koło mnie pod górę, ale to mieli na pewno mocniejsze silniki, to nawet po wyglądzie było widać. I co ważne, te rowery były legalnie zarejestrowane. Miały normalnie tablice rejestracyjne, także widać, że ta moc jest wtedy poważna. No i tak to można śmigać w góry. Natomiast ten silnik mi pomaga. O, proszę, jakie ładne auto. Dzisiaj dużo takich zabytków mijam po drodze, nie mam sposobności, żeby to wszystko nagrać. Jeśli chodzi o ten silnik, to bardzo mi pomaga, bo rzeczywiście pamiętam, jak jechałem trasę z Wiednia do Chorwacji, tam też było dużo wzgórz i było bardzo ciężko. Musiałem co chwila zsiadać pod górę. Natomiast tutaj może zsiadałem przez dwa razy w czasie całej wycieczki. Więc na pewno silnik się opłaca i bardzo pomaga. To jest to, co kocham. I wino to jest też to, co kocham. Dobrze. Jesteśmy już 78 km w podróży. Jest 15.39. No i jest plan B, który zakłada, że zrobimy jeszcze ze 12 km. No i tam jest kemping i tam sobie dzisiaj zostaniemy. I na jutro zostanie 70 kilka. I to w znacznie łatwiejszym terenie, więc jutro to będzie pestka. A dzisiaj no musimy to jakoś przemęczyć, a już mam naprawdę dosyć tych górek. Nie wiem jak z baterią, nie chcę się stresować, więc po prostu chyba zakończymy wcześniej, jeżeli tam będzie miejsce. Krajobrazowo dzisiaj super, ale o, tam była woda, to sobie. No, gdyby tak było cały czas, to ja bym mógł dzisiaj 150 zrobić. No niestety, te pagórki. Ale nie żałuję, widokowo było super.
O proszę. Uroczy stary most, no i tu już zaraz ma być kemping. Dzisiaj jest o tyle dobrze, że zakupów nie trzeba robić, więc gdyby były takie same jaja jak wczoraj, no to jeszcze mamy jeden niedaleko stąd, więc damy radę tam sobie podjechać. Ale miejmy nadzieję, że jaj nie będzie, bo już chyba się limit wyczerpał jaj. Na poprawę. No i już siedzę w namiocie. Dzisiaj wcześniej skończyłem, to mogę sobie spokojnie podpoczywać. I na jutro zostało, tak według ustaleń, miałem czas, żeby sobie tą trasę jeszcze raz dokładnie przejrzeć, żeby nie było niespodzianek, tak jak dzisiaj, z tymi przewyższeniami. Więc zostało tam 70 parę kilometrów, więc będzie fajnie. W większości po płaskim, na początku będzie jeszcze trochę górek, no bo trzeba je jeszcze pokonać, zanim się nad Renem znajdziemy, a potem to już będzie luzik. Także bardzo w porządku. No i dzisiaj też było bardzo w porządku, także jestem zadowolony. Spokojne miejsce nad rzeką, kemping mały, chyba ostatnie miejsce zająłem, także miałem szczęście. I w tych pięknych okolicznościach żegnam się z Wami. Do zobaczenia.